Oj widzowie, co to będzie za odcinek? Ja już się boję, serio. Siema, siema, Taitori. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i mordeczki. Dzisiaj postanowiłem, że się poświęcę. Od jakiegoś czasu pewien mój widz na Instagramie, można powiedzieć, że ciągle mnie dręczył. Serio, to jak on się zachowuje, to jest hit. Albo do mnie wydzwania non-stop, spami mi dzwonieniem, albo mi spami po prostu normalnymi wiadomościami. I w tych wiadomościach strasznie mi się podlizuje, tam wiecie, ciągle pisze, że jestem najlepszy, że o kurde, ale jestem super, całymi dniami mnie ogląda. Raz mi nawet pisał, że mnie kocha, a gość jest chłopakiem, rozumiecie? Trochę się tego wszystkiego boję, naprawdę. A no jeszcze najważniejsza rzecz jest taka, że spamił mi o tym, czy może wystąpić w jakimś o im odcinku, bo to jest marzenie jego. No i tak kurde, no boję się go, nie ma co mówić, nie? Gość jest trochę dziwny, nawet powiedziałbym, że bardzo dziwny, ale z drugiej pomyślałem też o was. Myślę, że spoko by wam się oglądał odcinek z takiej serii, zwłaszcza, że lubicie filmy tego typu. Więc postanowiłem, że odpiszę mu, powiem mu, żeby wbił na Discorda i nagrywamy odcinek. No i tak się udało, że oczywiście tutaj zgadaliśmy, jesteśmy umówieni na godzinę 19, teraz jak to nagrywam jest 17, więc no za jakiś czas mordeczki będziemy sobie po prostu z nim pykali, o matko. Zostawcie szybko łapkę w górę pod tym filmem, będę wam mega wdzięczny mordeczki, proszę dodajcie mi otuchy, ja się strasznie boję. Poświęcam się dla was, więc zostawcie tego lajkacza, z góry dziękuję. Zostawcie też subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Subskrybujcie mnie dzwoneczkiem, wtedy nic nie przegapicie. No i jak chcecie, żebym przybił wam serducho, to w komentarzu od 1 do 10 ocencie, jak ten gość, z którym będę grał, bardzo jest według was dziwny. Uwierzcie mi, że może być grubo. No to co, ja nie przedłużam tego wstępu i po prostu widzimy się za 2 godziny. Dla was to będzie chwilka, jak ja już będę z tym gościem. A więc dobra widzowie, jestem już z tym ziomkiem. I stary, czemu ty masz tutaj nick psychowantori? Czekaj, no bo ja... 8 pucharków? Czekaj, ty specjalnie stworzyłeś konto po to, żeby nagrać ze mną odcinek na tym koncie? Tak, bo ty jesteś taki super, a ja cię uwielbiam, oglądam codziennie twoje filmiki, 15.02, wszystko, 20. No dobra, dobra, poczekaj, dobre. poczekaj, spoko ziomek, fajnie, naprawdę spoko, ale powiedz mi, czemu się nazywasz akurat psychofan, czyli już wiesz, że jesteś psychofanem, tak? To przynajmniej tyle. No, ja jestem twoim psychofanem, no przynajmniej tyle, że wiesz o tym, dobra, przynajmniej tyle, dobrze, że wiesz, no bo stary, powiem ci tak, fajnie jak ktoś mnie tutaj naprawdę ogląda, lubi mnie i te sprawy, ja jak najbardziej to doceniam, ale ty trochę przesadzasz, wiesz o tym, mordko. To, co ty mi robisz na PW, to, co ty mi piszesz, to jest twoja przesada lekka. No, ale ty jesteś taki super, no, sorry, nie musisz mi się aż tak podlizywać, ale okej, dobra. Porozmawiamy o tym może później, teraz jesteśmy tutaj właśnie na odcinku, tak jak ci mówiłem, nagrywamy, więc jak coś, to możesz w ogóle się przywitać z widzami, nie? Bo jeszcze się nie witałeś. Siema, widzowie. No, i ogólnie... Subskrybujcie wszystkie kanały Toriego. Tu akurat ma rację, to możecie zrobić. Ale ogólnie powiem ci tak, mam taki plan na odcinek. Po pierwsze, chciałbym z tobą zagrać jedną gierkę 1v1. Zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy jak grasz. Masz tylko szelkę, więc no zbyt dużego wyboru nie będzie. Ale spróbujemy to zagrać. Może od tego zacznijmy, a reszty co będzie dalej nie zdradzam widzom, dobra? No to dawaj, stary. Bierz Shelly i lecimy, nie? Dobra, no to lecimy sobie z gierką, nie? To jest ananasowa mapa, ja w nią... ty ciągle na niej grasz na live'ach. No. Ja oglądam wszystkie live'y. To prawda, to mega fajnie, stary, że oglądasz. Byłem kiedyś wbić, nigdy nie wbiłem. No to widzisz, teraz masz szansę ze mną pograć. Zobaczymy jak ci pójdzie. Oj, no, stary, wiesz, że możesz strzelać? No wiem, że mogę strzelać, ale w ogóle? Ale ja chcę oddać ci kina, bo ty jesteś taki ogarnij super. Ogarnij się, nie, no, przestań, nie, stary. No, oddaj mi, no dawaj, dawaj. No nie, no mordo. Mamy normalnie ja się nawalać. Co ty powiedziałeś? No ja cię kocham, ja nawet pójdę ale do strefy. Chłopie, ogarnij się. Po pierwsze, ty jesteś chłopakiem, czy ty... Wiesz, że nie wypada mówić. Ja nie mogę, widzowie. Co tu się odwala? Nie zabijaj się. Nie, proszę. No człowieku, mieliśmy się normalnie ponawalać przecież. Stary. No ale ty jesteś taki super. Posłuchaj, ja doceniam, że ty mnie lubisz, naprawdę. Doceniam to. Ale mordko, to nie o to chodzi, żebyś ty mi się dawał zabijać, albo żebyś mówił aż takie rzeczy. Po prostu bądź normalny, tak jak zachowujesz się, nie wiem, dla swojego, nie wiem, rodzinki, taty, mamy. Tak jak dla nich się zachowujesz, tak zachowuj się dla mnie. Tak jak do kolegów jakichś swoich czy coś, a nie, że ale ty jesteś inny. Nie no stary, jestem normalnym gościem. Dobra, posłuchaj, zrobimy inaczej. Zagrajmy sobie może teraz, bo widzę, że 1v1 nie ma sensu. Zagrajmy sobie gierkę duo i zobaczymy jak nam pójdzie. I zrobimy tak, mordeczki, to będzie taka specjalna gierka. Jeśli zrobimy jednego killa, to dodaję w tym odcinku jedną osobę do znajomych w Brawl Stars. Czyli możecie już teraz napisać w komentarzu wasze ID. Jak ja zrobię killa, to też się liczy? Tak, tak, ty też. Ogólnie jak my zrobimy,
to dodaję jedną osobę do znajomych w Brawl Stars. Czyli jeden kill, jedna osoba, jak zrobimy dwa, no to dwie dodaję, dlatego piszcie widzowie w komentarzach wasze ID, no i oczywiście subskrybujcie i lajkujcie ten film, bo tylko wtedy macie szansę brać udział. A my po prostu później sobie wylosujemy, o ile w ogóle zrobimy jakieś kille. Dobra, to ja ci zaraz wysyłam zaproszenie. No dobra widzowie, no to lecimy. Myślę, że ta gierka może być w miarę łatwa. Ja biorę Lu, on ma postać, na której ma 8 pucharków, więc no. Dobrze, Tori, więc kochany, więc musimy zastrzelić jak najwięcej osób. Nie mów tak. Przestań, nie przesadzaj, nie. No ja nie przesadzam. Nie mów takich rzeczy. Posłuchaj, może. Opaki już się zabijają. Jak będziesz mówił takie rzeczy, to skończę ten odcinek i tego nie wrzucę i nie będę z tobą nagrywał i nie to będę gadał. To mi smutno wtedy będzie. Nie, masz do mnie normalnie mówić, nie przesadzaj, bo to już jest przesada, naprawdę. Takiego dobra, czegoś... to ja chcę widzowie zabić jak najwięcej osób, żeby jak najwięcej osób było w znajomym którego. No właśnie, jak na tym się skup. Skup się na tym, a nie na mówieniu takich rzeczy do mnie, bo... Dobra, już jedna osoba. Zabiłeś kogoś? O, brawo. Tak, już, dobra, już druga osoba. Czyli dwie osoby już dodajemy do znajomych, uwaga, lecimy, tu może być trzecia. Dobra. O, jest trzecia, okej. Okay. I trzy osoby. Mega szybko poszła ta gierka, dobra widzowie, więc trzy osoby będą już teraz dodane do znajomych. No to dobra, stary, lecimy sobie zaraz tutaj, nie wiem, coś... Ori, bo ty masz tam chyba klany, te Colt no. Spike'a, tak? No tak, to no, weź, to weź no jedno miejsce tam usuń, żeby mu dołączyć, proszę. Ale stary, jak tobie miejsce? Jak zobacz, ile ty masz pucharków na tym koncie, no ty masz 17 pucharków. No patrz, jaki prestiż, mita. No ale stary, nie no wiem, co widzisz, ale jak wejdziesz w kolce Spike'a, to masz od 28 tysięcy, a nie od 17 tysięcy pucharków. Może zmniejszyć. Ja wiem, że pucharki nie grają, no ale stary, szanujmy się, to kurde. 17 no pucharków i chcesz wejść do kolców, do klanu, który jest w top 10 w Polsce. Chociaż na 5 minut! Mordko, no nie da rady, zobacz, ile tu jest graczy. Jest jedno wolne miejsce i tutaj wbije ktoś, kto spełnia wymagania. No sorry, stary. No to proszę, zmniejsz na chwilę, proszę. Nie da rady, mordo, nie da rady. Nie, sorry, no, ale to nie. To mi smutno jest. Nie ma co smutać, mordko, przykro mi, niestety. No dobra, stary, to powiem tak. Dam ci jeszcze jedną szansę, grę 1v1, bo masz nitę teraz, widzę. Więc zagrajmy na te nity. Tylko proszę cię, mordko, żebyś teraz nie odwalił tego, co odwaliłeś wcześniej. Normalnie mnie nawalaj, dobra? Obiecujesz? No dobra, będę cię już normalnie nawalać, no niech ci będzie. No i o to chodzi, dobra, więc lecimy sobie z gierką. W ogóle, czekaj, bo muszę zmienić znowu i cię zaprosić, to chwila. No to okej, startujemy sobie z gierką, dawaj ready i lecimy. A tak w ogóle to mam do ciebie pytanie, nie? Od kiedy ty oglądasz mój kanał i jak ty w ogóle mnie poznałeś? Bo to mnie ciekawi ta historia. Ja cię poznałem tak, bo w szkole mówili o tobie i ja cię nagle tak poznałem. Na początku nie byłem do ciebie przekonany, ale potem już było tak fajnie i w ogóle... Ja mam wszędzie suby z dzwoneczkiem, wszystko. O, i no, w ogóle... To jest miłe akurat, za to ci dziękuję, mordo, naprawdę fajnie. Gdzie jesteś? Muszę cię... znaleźć. No tutaj cały czas chodzę. Ty masz kuba zebranego, to poczekaj, ja też sobie zbiorę, żeby było równo, nie? I dobra. Zaraz tutaj wystartujemy z giereczką. O, już tam strzelał do mnie, patrzcie, już chyba się teraz ogarnął. Ale czekaj, dobra, odejdź i wystartujemy tutaj z równego miejsca. Na spokojnie, nie ma co tutaj, wiesz, okej. Okay. Nie wiem, gdzie jesteś, ty chyba wiesz, gdzie jesteś. Ej, no, czekaj, jeszcze raz. Odsuń się tam, idź tam do boku, ja tutaj gdzieś. I możemy teraz, myślę, że zaczynać, uwaga. 3, 4, poszło, dawaj, lecimy. Ciekawe, gdzie on... O, dostał, dobra. No, czekaj, no ty znowu do mnie nie strzelasz, chłopie. No strzeliłem. Ale no czemu? No ale nawalaj cały czas, przecież masz 3 szały, oddałeś 2. No nawalam. Znowu mi dajesz fory, mordo. Umawialiśmy się. Mówiłeś, że będziesz normalnie i co? No nie, ale mi jest wstyd ciebie rozwalać. Ale jaki wstyd? Normalnie traktuj mnie tak, jakbym był jakimś twoim kolegą, mordko. Widzowie, są normalny odcinek przecież. Ja kolegów też nie zabijam. Nawet koledzy w Brawl Stars. To koledzy. Ale to jest Brawl Stars, stary. A ja nigdy w Brawl Stars nie grałem, ja tylko oglądałem. Oj, mordko, no ale kurde, szanujmy się. Jak my mamy grać stare gierki, jak ty ciągle tutaj... No dobra. No to mogę ci nawalać. No o to chodzi właśnie, o to chodzi, żebyśmy mieli gierkę tutaj wyrównaną, nie? No ale... O nie, no i oddałem ci killa. Znowu mi się dałeś. Jesteś super, nie zmieniaj się. Weź, mordko. Ajajaj. Dobra, Tori, bo ja chciałem coś powiedzieć, bo ogólnie, bo ja za niedługo będę zarabiał i te wszystkie pieniądze, które zarobię, będę przeznaczał dla ciebie na grube donaty. Przestań, na razie, jest, Wortko. Na razie nie mam jak zarabiać, ale za rok już będę mógł Wortko. Zarabiać. Ile ty w ogóle masz lat? Powiedz mi. Mam 14. No nie wiem, wątpię w to akurat, że masz tyle, ale okej, uznajmy, że masz. No to posłuchaj, stary, jesteś jeszcze młody i nie po to, nawet jakbyś zarabiał te pieniądze, to nie po to, żeby je wszystkie mi dawać, ziomuś. Ja mega doceniam, jakoś mi daje donaty, ale wiesz... A mi są niepotrzebne. Każdemu są potrzebne, stary, nie muszę, nie, bo każdemu. Myślę, że
możesz na pewno jakoś lepiej zastosować coś. Oczywiście, jeśli możesz mi dać, to ja bardzo chętnie i z chęcią przygardę, nie? Jest mi mega miło, jak ktoś mi daje donaty, aczkolwiek no nie jest to najważniejsze, stary. Więc nie dawaj mi tutaj całych swoich oszczędności, mordko. Czemu? No tłumaczę ci, stary, nie ma co, naprawdę. Ogólnie nie wiem, chyba nie będziemy jakoś mega przedłużać tego odcinka. Powiedz mi, jak się bawiłeś, czy spoko było? Było fajnie, widzowie, ale powiem wam jedno. Subskrybujcie Toriego. To jest prawda, to jest prawda. Nie no, ten ziomeczek, widzowie, naprawdę, powiem wam szczerze, wydawał się dużo gorszy, bo spamiłeś mi, dzwoniłeś do mnie, no przeszkadzałeś mi strasznie, nie, na tym Instagramie. Ale tutaj jak gadamy, to jesteś w miarę okej. Gdyby nie te kilka, wiesz, twoich powiedzeń, które były no trochę za mocne, jak chłopak do chłopaka ogólnie, nie wypada takich rzeczy mówić, no to by było okej. Jeszcze jakbyś normalnie do mnie strzał, to też by było fajowo, ale dobra, już wiesz, o to nie było źle. Dzięki za odcinek, mordko. Chcę się tutaj ogólnie pożegnać z widzami. Do widzenia. No, siemanko widzowie, też się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało i subskrybujcie i łapkujcie ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Siemaneczko wszystkim, a wbijać na Instastory, link jest podany w opisie. Siemaneczko!